Połowa albumu to dzieło Soul Dramatica, następnie mamy Sherlocka, PSR, to między innymi produkował albumy dla Gandzia Mafii i Świeżba. I teraz zastanawiam się tak, dobór tych producentów, jak to szło? Bo tak, Soul Dramatic to już z tobą dużo wcześniej współpracował. Tak, stary, Soul Dramatic, z nim była taka historia, że mieliśmy razem robić cały album. I tych bitów rzeczywiście wystarczyłoby na cały album, jednak nie wszystkich bitów się podjąłem gdzieś tam przy okazji tworzenia tego albumu. Jak wiadomo, Soul Dramatic jest obecnie bardzo rozchwytywanym producentem i w międzyczasie zaczął robić płytę z VNM-em, zaczął robić jeszcze jakieś inne projekty i ciężko było go zmobilizować, a wiadomo, że terminy nas goniły, żeby podesłał nowe bity, pod które ja mogłem zrobić numery. A troszeczkę zaniedbałem i zapomniałem o takich ksywach jak Sherlock i o młodych kotach, takich jak na przykład właśnie Świeżba. Z PSL-em nawet nie wiem, jak złapałem kontakt. Wiem, że robił muzykę dla Bezczela, do singla z Paluchem. I to może właśnie przez to jakoś ten kontakt złapałem, może przez Bezczela. Jeśli chodzi o Świeżbę, też wypadło mi to zupełnie z pamięci, ale wiem, że działał z nim Butcher. I tak naprawdę ci panowie, Sherlock, Świeżba i PSR, zrobili mi po 2 numery na album i wszystkie były świetne, także cieszę się, że mogliśmy właśnie coś porobić razem. No i miejmy nadzieję, że spotkamy nasze drogi dziś, tam się przetną jeszcze przy robieniu kolejnych projektów. Zresztą PSR bardzo często podsyła mi nowe rzeczy. Niektóre mi siedzą bardziej, niektóre nie są w moim klimacie. Zbieram bity. No, pojawił się Bimelo, który będzie robił z Oldasem jego kolejne LP i też na bieżąco podsyła mi jakieś nowe rzeczy. Jest kilku producentów, z którymi chciałbym coś zrobić jeszcze. No i miejmy nadzieję, że mi się gdzieś to nam na przestrzeni paru miesięcy, czy nawet lat uda. Niekoniecznie na kolejnym albumie. Zobaczymy, jak to będzie. Słuchaj, jeżeli chodzi o single, to wszystkie, które ukazały się do tej pory, to są twoje single solowe? Oprócz oczywiście Witamy w mieście, tak? Bo to jest wyjątek. To jest, znaczy zastanawiam się, że chciałeś promować tę płytę w ten sposób po to, bo masz dosyć sporą ilość gości na płycie i żeby, że tak powiem, słuchacze może się nie oswoili z tymi numerami z gośćmi i potem może będą ich wymagali na koncertach, tak? A chciałeś być inaczej strony solowej. Stary, chodzi o to, że nie dobierałem numerów w ten sposób. Owszem, pierwszy numer chciałbym, żeby to był numer solowy, żeby pokazać przede wszystkim siebie. Siemanko, wróciłem, jestem gotów, wydajemy album, tak? Natomiast kolejne numery, nie wiem, te single się po prostu działy. I to były numery, które nie miały gości, ale to były jedne z moich ulubionych numerów. Niektóre single, na przykład dlaczego kawałek Sukces z Bobłanem nie został wydany nieco wcześniej. Jest to jeden właśnie z moich faworytów na płycie, jeśli nie zupełny faworyt. Z racji tego, że w momencie, kiedy już były nagrane numery takie jak Golden Era czy Jedno Serce, to tego numeru zdaje się jeszcze nie mieliśmy ukończonego. To były jedne z ostatnich numerów, jakie robiliśmy na ten album. I to dlatego jakoś te numery nie przechodziły wielkiej selekcji, że teraz zrobiliśmy numer solowy, no to teraz może zróbmy z gościem. Po prostu wydajemy single, tak jak nam się podoba, tak jak ustalimy wytwórni, który jest fajny, który nie jest fajny. Jeszcze na pewno mamy w rękawie kilka asów, chodzi o numery, do których chcielibyśmy zrobić klip. Myślę, że nie przestaniemy promować tego albumu, zakładając, że klip do Sukcesu już mamy, tak, bo premiera będzie na dniach i przepraszam wszystkich, którzy czekali na ten klip, a ten klip się cały czas nie ukazywał, ale kładziemy, jak wiadomo, wielki nacisk na jakość tego wszystkiego, a efekt, który osiągnęliśmy początkowo, nie zadowalał nas na tyle, żebyśmy mogli wam to oddać, także bądźcie cierpliwi i obiecuję, że dostaniecie naprawdę fajny obrazek do tego numeru, który będzie wam się oglądało dużo fajniej niż oglądałoby się wam to, co powstało na początku. Cały czas działamy z Blaszanym Sadem, są naprawdę profesjonalistami i wiemy, że potrafimy zrobić coś więcej wspólnie. Także poczekajcie jeszcze, dajcie nam kilka dni,
i damy wam ten klip. Następnie będę chciał zrobić, mam już nawet pomysł na klip z Zeusem i z Blake'em do numeru Forrest Gump. Tak naprawdę kwestia zrealizowania go. No i może troszeczkę lepszej pogody. Będę chciał zrobić klip z Sobotą. Piją i tańczą, który ma szansę stać się takim imprezowym hymnem, bo już jacyś tam moi znajomi DJ-e ogrywają ten numer w klubach. Widzę reakcję ludzi na ten numer i stary, oni się bawią, a ciężko przestroić takich typowych klubowiczów, którzy... Na hip-hop nagle. Tak. Na polski hip-hop. I kiedy ja widzę, że na hip-hopowych, znaczy na, dajmy na to czarnych imprezach gdzieś w klubie, gdzie ludzie fajnie się bawią przy Steel Dre, przy numerach, które znają, nagle DJ, czy to Simo, czy Biskup, czy W, czy Tech, puszcza im Witamy w Mieście 2, widzę reakcję starej i oni się bawią. To jest zajebiście miłe, że oni, że ten numer potrafi ich ruszyć cały czas. Oni nie schodzą z parkietu, jest i fajnie, rozumiesz? A właśnie dużo lepiej, dużo lepszy odbiór mają numery, które są zobrazowane, mają klip i po prostu przebijemy się jeszcze z tym numerem, z Sobusiem, troszkę mocniej niż teraz, bo póki co mamy utwór na płycie i mamy odsłuch tego numeru na YouTubie. A mamy naprawdę, przynajmniej ja mam, naprawdę fajny pomysł na ten obrazek. I nie wiem, jeśli go zrealizujemy do końca w takiej formie, jak ja sobie tego bym życzył, to nie wiem, czy przypadkiem nie pójdzie tylko na Vimeo, albo na platformę taką, która mniejszą cenzurę, tak, albo wręcz jej brak. Na której jest brak cenzury. Zobaczymy, trzymajcie kciuki za ten numer. Muszę wrzucić kartkę. Dobór gości na płycie. Zastanawiałem się tak. Bity są dobierane pod ciebie i zastanawiam się, że jak dobierałeś gości, to dawałeś im do wyboru albo dać radę polecieć pod te bity, albo niestety nie dostosuje się do was, wy musicie dostawać się do mnie, bo zauważyłem, że niektórzy raperzy jakby na swoim albumie dobierają ten bit pod gościa, tak? Okej, biorę na przykład pana X, więc dam mu taki bardziej bit jak pod niego, to razem sobie polecimy, a ty nie. Ty masz swoje bity, a goście są tacy, co są i czy wszyscy podołali? Czy na przykład, jasne, że wszyscy podołali. Czy na przykład, nie wiem, kogoś musiałeś, nie wiem, usunąć z albumu, nie było tego takiego przypadku, że... Nie. Wszyscy sobie doskonale poradzili, zresztą no wiem czego oczekiwać po moich gościach, tak? Zapraszając na album Gedza, ja nie muszę się martwić o to, czy ten chłopak sobie poradzi, czy sobie nie poradzi. Wiesz, o co chodzi? Znasz Gedza? Wiesz, jak rapuje. Wiesz, jaki ma feeling. Czy to jest Sobota, który jest dla mnie jednym z najlepszych MCs w Polsce. Sorry, no... Nie ma tego, na co zasługuje, jeśli chodzi o... No tak, bo to który już album jego jest wydany w tej chwili? Dokładnie, każdy album jest świetny. Zresztą Mateo jest świetnym producentem. Wiem, że oni pracują razem przy każdym projekcie. I te projekty są naprawdę zajebiście dopracowane i niech ci ludzie w końcu to zobaczą, docenią. Zobaczą te klipy, jak to wszystko jest zrobione. Po prostu dobieraliśmy gości pod konkretne numery. Nie stawialiśmy też jakichś wyzwań, że zobaczymy, czy gość sobie poradzi na takim bicie. Ale też nie dobieraliśmy bitu pod konkretnego gościa. Zawsze ten numer, że tak powiem, wychodził spod mojej ręki i myśleliśmy, co z tym zrobić dalej. Tak naprawdę jest jeden numer. Mówię o numerze z Dioxem, Oldasem i Mike'em, czyli Genie Sprite, gdzie ja jak gdyby nie miałem zwrotki. Najpierw nie. Najpierw Mikey, powiedziałem mu, o co chodzi, najpierw Mikey wysłał refren. I najpierw mieliśmy refren i beat. Ja już szkic tej zwrotki jak gdyby miałem, nie miałem tego nagranego, ale Mikey tak naprawdę pomógł nam tutaj, dając nam refren i jako taki motyw przewodni, nie? To ciekawe, zacząłem od refrenu. Słuchaj, teraz jest temat taki, który mi przyszedł do głowy, bo jakby w jednym utworze, już nie pamiętam, w którym poruszasz temat, że okej, alkohol okej, ale jak ktoś ci proponuje twardy temat, to żeby stąd jakbym spieprzał, tak? I powiedz mi, jak to z tymi używkami w polskim rapie jest, bo niektórzy raperzy rapują u nich wprost i nie, to nie jest już według ciebie taka trochę przesada, żeby, wiesz, no bo im wszystko słuchają młodzi ludzie, tak? I żeby oni się zainspirują i potem, no nie wiem,
Z tego stary, rzeczy, ja nie mogę rozliczać każdego rapera. Nie mam takiego zamiaru, bo niektórych znam, cenię, niektórych nie znam, niektórych mam w chuju, niektórych nie lubię. Ale to jest indywidualna sprawa każdego. Jeśli ktoś lubi dragi, proszę bardzo. Ja, wiesz, ja nie każę, nie powiem mu, stary, zostaw to. Nie interesuje mnie to, wiesz. Ja czuję się sam ze sobą dobrze bez tego typu używek i mówię o tym otwarcie. Jeśli ktoś wiesz, chce zburzyć mój zen, nachalnie wciskając mi jakieś kurwa substancje, których ja niekoniecznie mam zamiar tykać, to robię się nerwowy i nie wiem, czasami może się to nawet źle skończyć. Natomiast nie jestem wrogiem. Wszystko jest dla ludzi, prawda? Jeśli ktoś potrafi z tego z głową korzystać, proszę bardzo. W momencie, kiedy rapuję o tym, jasne, ale chyba nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktoś na swoich albumach jawnie namawiał do zażywania dragów. Kurwa, jeśli tak robi, to jest debilem, no i chuj mu w dupę. Mówimy właśnie tutaj o jakichś tam twardych używkach, bo oczywiście nie mówimy o marihuanie ani tego typu rzeczach, które są na pewno mniej inwazyjne niż alkohol, prawda? Zgadza się. Na swoim najnowszym albumie wydaje mi się, że otworzyłeś się najbardziej do tej pory ze wszystkich albumów, tak? Że gdyby tak, bo najwięcej osobistych numerów. Takich osobistych, a gdyby ten album Sokoła i Marysi nazywał się Czysta Brudna Prawda, to w sumie nie, twój mógłbyś tak, mieć taki podtytuł albo... Nie, stary. Nie? Tam nie ma jeszcze tyle chyba takiej treści, żeby on zasługiwał. Ja jestem raperem, który raczej kładzie nacisk na to, żeby muzyka pozostała czystą rozrywką. A nie jakimś takim kompendium, kurwa, morałów i chuj wie jeszcze czego. Tak mocno się otworzyło. Zobacz, traktuję muzykę rozrywkowo. Otworzyłem się tak naprawdę na kilku numerach. Mamy takie numery, wiesz, jak jedno serce. Jak jedno serce, mamy takie numery jak właśnie Potrafię latać. Czy Fuckfest, który może nie jest takim na tyle moim osobistym numerem, ile numerem bardzo szczerym. Sukces jest osobistym numerem, także. Ale raczej stawiam się na te takie, można powiedzieć, rozrywkowe brzmienia, które gdzieś od zawsze mi towarzyszyły. Natomiast poczułem na pewnym etapie, i to już było pod koniec produkowania tego albumu, że chyba mam do powiedzenia troszkę ważnych rzeczy, które gdzieś tam miały wpływ na moje życie i źle by było o nich nie powiedzieć. Kilka takich ciekawych historyjek, ciekawych spostrzeżeń, które na pewno zostaną zawarte na albumie kolejnym, do którego powoli się przymierzam. Podejrzewam, że kilka rzeczy zaboli na tym albumie, bo zacząłem pisać na przykład taki numer Nieprzyjaciel, tak, czy o tym, gdzie jest tytuł jest Przyjaciel, a to nie jest w nawiasie przed tym. I to są takie rzeczy, które gdzieś mogę się rozliczyć z jakimś tam pewnym etapem, z przyszłością, zakończyć to i więcej do tego nie wracać, gdzieś tam nie szczypać, nie umieszczać pojedynczych wersów w innych numerach, tylko po prostu w konkretnym numerze zawrzeć wszystko i podejrzewam, że teraz takich numerów będzie więcej, bo jak gdyby mam więcej do powiedzenia o tym, co mnie gdzieś tam trafiło na przestrzeni lat i podejrzewam, że takie numery mogą zdominować kolejny album, ale to też się okaże. To jest, tak naprawdę nie mam wielkiej koncepcji na album. Muzyka tak naprawdę, którą dostanę, pokazuje mi dokładnie, co tutaj możemy zrobić. Jeśli będę miał więcej bitów, na których będę mógł opowiadać jakieś historyjki, no to spoko. Jeśli poczuję, że bity, wiesz, znowu gdzieś tam każą mi opowiedzieć jakieś takie luźne, imprezowe historie, to zrobię to po prostu i to będzie kolejny mój album. Jasne. A słuchaj, a właśnie może Fuckfest pogadał się trochę o tym całym biznesie rapowym, nie wiem jak to nazwać, o tej całej branży. I czy wychodziłeś z takiego założenia, że jeżeli ty tego nie powiesz, to nikt tego nie powie, że w końcu trzeba trochę. Ale stary, ja nie oczekiwałem na to, czy ktoś to powie, czy ktoś tego nie powie, bo takie numery już się pojawiały. Onar nagrał taki numer, nie pamiętam tytułu tego numeru, gdzie Onar bardzo celnie wypunktował to, co się dzieje na scenie. Zeus nagrał przecież Śnieg i Lód, który też jest numerem, który
który gdzieś tam wbija szpileczki w ten cały przemysł i w jakieś tam konkretne sytuacje. Ja to pokazałem troszkę z innej strony, opowiedziałem o innych rzeczach, o których ludzie stali nie mają pojęcia. Nie mają pojęcia, jak wygląda kwestia rap one shotów. I mimo tego, że ja znam wielu ludzi, sam to robiłem stary. Swojego pierwszego rap shota robiłem z Michałem Kwiatkiem. Pozdrawiam Kwiatka. I tam ta idea była troszkę inna niż to, co się działo później, kiedy zaczęły się pojawiać logówki Urban City. Ci ludzie nie wiedzą, że ci ludzie zarabiają na tym. Oni chcą dostać twój nowy, gotowy, premierowy utwór, za który ty zapłaciłeś za studio, za muzykę, za mix master. Oni chcą dostać ten numer. Chcą, żebyś poświecił ryję przed kamerą, porapował do tej kamery. Oni to sobie wrzucą do siebie na kanał, zgarną oczywiście każdy z YouTube'a, tak? Popromują swoją markę, swój produkt czy coś takiego. A ty dostaniesz od nich dwa t-shirty i możesz spierdalać. I to jest kurwa smutne. I niestety wiele osób się na to łapie. Niektórzy są zaprzyjaźnieni właśnie z osobami odpowiedzialnymi za to. Ja to jestem w pełni stanie zrozumieć. Natomiast jeśli do mnie odzywają się osoby z czymś takim, kurwa, i wiem, że one chcą na tym zarobić, to dlaczego ja nie mam na tym zarobić? Tak, w końcu twoja muzyka. Jasne, to jest moja muzyka, wiesz. Coś od siebie, jasne. A oni kurwa na siłę chcą zrobić z raperów durni i manekiny na jakieś tam określone marki odzieżowe. I to jest kurwa smutne, że niektórzy raperzy się na to łapią, no. Nawet nieświadomie, stary, ale teraz jest era iPhone'ów, jest era Canonów. Który właśnie nagrywamy wywiad i takie sprzęty są powszechnie dostępne. Rozumiesz, że każdy może tak naprawdę, który potrafi zrobić kilka podstawowych rzeczy w komputerze, może sobie nagrać takiego rapshota, bo to nie są takie rapshoty, w których po prostu proste uliczne klipy, które nie wymagają wielkiego zaangażowania ze strony tam montażysty, który tam nie wymaga wielkiej postprodukcji, po prostu są w połowie, powiedzmy, te obrazki surowe. One są kręcone z jednego ujęcia, trwa to 5 minut i spierdalaj. Nie jesteś nam już potrzebny, ale fajnie, że ubrałeś tą bluzę, fajnie, że ci napchamy logówki przed to, fajnie, że zgarniemy twój hajs z YouTube'a, wiesz co chodzi? Nie interesujesz nas. To jest kurwa smutne. Okej, słuchaj, teledysk w tramwaju, szyby otagowane i nie było problemów z MPK? Nikt tam nie marudził, że popisaliście szyby? Stary, wiesz co? Sytuacja wyglądała tak, że za mazanie po tych szybach jestem odpowiedzialny ja. Osobiście? Osobiście, tak. Wszystkie napisy i wszystkie bzdury, jakie pojawiły się na szybach czy na panelach tramwaju, były narysowane przeze mnie, czy tam napisane. I kiedy tam przyjechałem, zaczynaliśmy kręcić o godzinie 23, ja byłem na miejscu o godzinie 21, a blaszany sad chyba o 18 czy 19. Już ustawiali wszystko, sprzęt i tak dalej. Także jak ja tam przyjechałem o godzinie tej 21, wyciągnąłem flamasty i zacząłem mazać, to zeszły się chyba 4 czy 5 kobiet odpowiedzialnych za właśnie porządek i czystość w tych tramwajach i nie były zadowolone. One nie miały wesołych min, wiesz co chodzi? Ale powiedziałem, mój drogie panie, spokojnie. To były markery kredowe, nie te z farbą, czyli to były takie markery, które na przykład którymi wypisane są menu na szybach w jakichś tam takich teraz knajpach, jest taki trend. I to są markery, które schodzą za jednym pociągnięciem gąbki z wodą, nawet nie trzeba jakichś tam płynów do tego. Na pewno krócej nam zajęło doprowadzenie tego do porządku niż samo pisanie, bo pisałem to przez no, 2 godziny, a przy pomocy 2 płynów clean z Biedry i 4 rolek tak, milla papieru również z Biedry i przy pomocy jakichś tam 8 rąk zrobiliśmy to. Jakieś 20 do 30 minut ten tramwaj błyszczał, był w lepszym stanie niż tak, jak go dostaliśmy, także myślę, że nikt nie był tam poszkodowany koniec końców, a efekt, jak widać, z tymi napisami na szybach był całkiem, prawda, niezły. A tak się zastanawiam, czy kto wpadł na pomysł tego teledysku w tramwaju, bo jak się zgłosiliście do MPK, to nie byli zdziwieni, że ktoś chce wypuszczyć tramwaj, w ogóle o co chodzi, czy raczej... Nie wiem, czy mogę zdradzać tutaj pewne okoliczności, ale okazało się, że
osoba, która jest odpowiedzialna za podejmowanie pewnych decyzji, jeśli chodzi o właśnie takie tramwaje, jest to osoba poniekąd z nami zaprzyjaźniona, z którą co prawda ten kontakt już nie jest taki, jak był kiedyś, dokładnie. Ja nie wiem, czy tu mogę zdradzać, ale pozdrawiam tą osobę. No i właśnie dziękuję również i chyba ta osoba była osobą decyzyjną w tym temacie, a pomysł nakręcenia utworu w tramwaju był poniekąd mój. Może spodziewałem się, że może to troszeczkę inaczej miało wyglądać w ogóle, ale koniec końców efekt był super i tak naprawdę ten cel został osiągnięty, prawda? To był taki oldschoolowy Helmut, czyli na przestrzeń. Tak, dokładnie. Te nowsze tramwaje w ogóle nas nie interesowały w tym temacie, nie? To on właśnie cały klimat robił ten stary tramwaj, nie? GT6 czy GT8. Dobra, i co? W sumie to ostatnie pytanie będzie takie podsumowujące. Będzie stary. Będzie, tak. I się do mnie przyczepią, że EU nie wymawiam. Słuchaj, czy rok 2014 to jest rok Oldasa i Kobry, ponownie powrót, czy jak tam panujecie? Coś... Jebać Oldasa, stary. Ja bym chciał. Promocja. Ja bym chciał, ale nie wiem, czy to będzie nasz rok, czy może to będzie jego rok i mój, ale osobno, jeśli chodzi o plany wydawnicze, no homo. Ja czuję potrzebę zrobienia z nim albumu. Jest moim zajebistym kumplem, z którym zawsze się dogadywaliśmy w dokładnie każdej kwestii, czy to były kwestie muzyczne, czy to były kwestie jakieś tam osobiste. Nieważne, to jest po prostu osoba, z którą ja chcę robić kolejny projekt. Wiem, że Oldas teraz robi swój projekt i ja mam jeszcze jedną swoją płytę na głowie, także no, ciężko mi powiedzieć, czy zaczniemy to robić w tym roku. Jeśli zaczniemy, super. Chciałbym usłyszeć tą płytę, jakieś pierwsze numery jak najszybciej, tym bardziej, że Oldas jest aktualnie w życiowej formie. Rapuje tak, jak nie rapował nigdy, jest turbo progres, o czym na pewno słychać na płycie. Dokładnie, twojej. Słychać na mojej płycie, na jego gościnnych zwrotkach, no jest naprawdę forma pro i właśnie chcielibyśmy ten album zrobić teraz, kiedy ja czuję, że jestem naprawdę też w jakimś tam swoim rozkwicie. Kiedy mamy podobne właśnie spojrzenie na muzykę i ten album nie będzie na pewno brzmiał już jak klasycznie, ale też nie będzie brzmiał jak na przykład singiel Gruby Kot albo Goldenera. A to kiedy się spotkamy w studiu i kiedy zaczniemy działać, to jest tak naprawdę kwestia otwarta. To nie jest tak, że stary, no my mamy kontakt ze sobą codziennie i gdzieś tam przy różnych okazjach poruszamy oczywiście temat wspólnego wydawnictwa, ale też nie ma się z czym śpieszyć. Tym bardziej, że ja bym chciał zrobić ten album bardziej na warunkach Oldasa niż swoich. Będzie to dla mnie jakieś tam, wiesz, jakieś nowe doświadczenie, jakiś tam też odpoczyń, experience, dokładnie. Od tych organizacji. A Oldas ma zajebiste pomysły i fajnie by się było do niego dostosować, bo to byłoby coś, czego ja bym pewnie nie zrobił, nie wpadł na coś przy tworzeniu własnego albumu, a bardzo chciałbym zrobić, bo czuję to po prostu i liczę na to, że on przejmie schedę na tym albumie i to będzie album, że tak powiem, na jego warunkach. A przy moim jakimś tam, powiedzmy, wsparciu 50-50, nie? Na koniec mamy dla was konkurs do wygrania dwie płyty specjalnej edycji, czyli 3 CD. Dwa komplety. Specjalnie dla was. Golden Era plus Witamy w Mieście remixy. Słuchajcie, pytanie jest następujące. Pytanie brzmi, którego dokładnie dnia? Chodzi o miesiąc, w którym ukazała się płyta. W którym ukazała się płyta Goldenera. Dokładna data. Słuchajcie, wyślijcie mi tę odpowiedź na konkurs konkurs@poznańskirap.com. Macie czas tydzień od ukazania się tego wywiadu. Ja wylosuję dwie osoby, do których płyty udadzą się pocztą lub jak jesteście z tereny Poznania, to wam podwieziemy. No i cóż, dzięki za wywiad. Dzięki również. Widzimy się pewnie na koncercie. Wkrótce jakiś premierowy. Myślę, że niedługo uda nam się zorganizować koncert premierowy, na który już dziś was serdecznie zapraszam i pewnie będę was zapraszał jeszcze krótko przed samym wydarzeniem. A tymczasem dziękuję, że poświęciliście mi chwilę, obejrzeliście ten wywiad i do zobaczenia. Czołem.